Człowiek wpływowy to osoba publiczna, a osoba publiczna nie boi się przemawiać do innych. Nie bój się swojego głosu, ani się go nie wstydź. Mów też z mądrością, bo jest na wyciągnięcie ręki. Amen. Słuchajcie, ja chciałem to dziś mówić, bo to, co powiedział przed chwilą Julek. Bycie publicznym człowiekiem. Realnie publicznym człowiekiem. Dlatego powiedziałem ci, że urzędnicy Boży to tylko publiczni ludzie. Dla mnie, jak ktoś nie jest publiczny i twierdzi, że on realnie prezentuje Królestwo Boże, to jest kłamstwo. A wiecie dlaczego? Bo ja nie mam takiego precedensu z Pisma Świętego nawet. Nie ma też tego w moim duchu. I w ogóle ja nigdy w życiu tego nie widziałem. Nigdy w życiu. Nigdy w życiu. Żeby istniała taka osoba, która wywiera wpływ. Rozumiecie? O, ja wam powiem. Istnieje jedna służba w Kościele, w Królestwie Bożym, która wywiera wpływ i nie jest publiczna. Są stawiennicy. Nie ma innej służby. To jest jedyna służba, której nie widać. To jest jedyna taka historia w Królestwie Bożym. Tylko wstawienników nie widać. Rozumiesz? Ale jak nie jesteś wstawiennikiem, a jesteś człowiekiem, który mówi, że realnie wywiera wpływ, to ty musisz być publiczny. Ja sobie nie wyobrażam, że jest ktoś ewangelistą, tak? I tego ewangelisty nie znają z imienia, z nazwiska, że nie ma go pełno w internecie. Ja nie rozumiem tego. Co to w ogóle jest za historia? Ewangelista incognito jest. Bardzo, a to jest prorocze poselstwo do Kościoła, no więc musisz być publiczny. Twoim imieniem mają się błogosławić i przeklinać. Rozumiesz, o co chodzi? Twoim imieniem. Teraz pod koniec uwielbienia, tak sobie tutaj klęczałem i zobaczyłem swoją twarz z rogami. I zacząłem się śmiać strasznie. Różne widziałem, ale takie rogi miałem tutaj, takie jak diabeł, nie? I taka myśl, jeśli Pana Twojego Belzebubem nazwali, to jak Ciebie mają nazywać? Jak Cię mają nazywać? Jak oni twierdzą, rozumiesz, że Jezus to Belzebub. Chodzi o to, że osoba wpływająca na świat to musi być publiczna osoba. Błagam Cię, bądź publiczny. To mega, to prorocze słowa, mocne prorocze słowa.